W Radomiu otwarto Centrum Aktywności Seniorów. Robert Mordak, poseł Kukiz 15 i kandydat tego ugrupowania na prezydenta Radomia, apeluje do liderów PiS i Platformy Obywatelskiej, żeby zbadali w swoich strukturach sprawę tzw. radomskiego układu korupcyjnego. Od 1 października w radomskiej stacji pogotowia ratunkowego można się rejestrować za pomocą specjalnych infokiosków. Poniedziałek, 1 października, Dariusz Osiej, witam Państwa, zapraszam na informacje telewizji Dami. W Radomiu otwarto Centrum Aktywności Seniorów. W centrum radomscy seniorzy będą mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach kulturalnych i rekreacyjnych. Szczegółowy program przygotowała pełnomocnik prezydenta do spraw polityki senioralnej Elżbieta Pomaska. Uruchomienie Centrum Aktywności Seniorów to jeden z punktów programu Siła w Seniorach. Zakłada m.in. tworzenie z myślą o osobach starszych jak najszerszej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponad rok temu wprowadziliśmy program Siła w Seniorach i takim najważniejszym elementem programu Siła w Seniorach Aktywnych jest właśnie Centrum Aktywności Seniora. Myślę, że od dzisiaj zacznie ono żyć nie na 100, ale na 150%. Centrum Aktywności Seniorów powstało w pomieszczeniach dawnego Empiku przy ulicy Trauguta. Wiele pracy zostało tu włożone, prawie 600 tysięcy złotych, ponieważ chcemy, żeby to Centrum Aktywności Seniorów wyglądało naprawdę pięknie i żeby seniorzy czuli się tutaj bardzo dobrze, de facto jak w swoim domu, bo mamy nadzieję, że będą tu przychodzili często, nie tylko z problemami, ale także po prostu, żeby porozmawiać, żeby być razem. W centrum osoby starsze będą mogły uczestniczyć m.in. w zajęciach kulturalnych i rekreacyjnych. O program zadbała pełnomocnik prezydenta do spraw polityki senioralnej Elżbieta Pomaska. Cały czerwiec spędziłam na wizytach w różnych miejscach, w których gromadzą się seniorzy, i to były i grupy parafialne, i to były uniwersytety trzeciego wieku, i nieformalne, i przychodziły do mnie osoby indywidualne. Uważam, że potencjał jest nieprawdopodobny i jakaś taka przestrzeń, w którym by się to mogło wspólnie gromadzić i wychodzić z pomysłami, które by były nie pomysłami klubu, tylko pomysłami na rzecz całego środowiska. Na przykład wszyscy seniorzy są nieprawdopodobnie zainteresowani turystyką. Jak mówi Elżbieta Pomaska, Radomskie Centrum Aktywności Seniorów to przede wszystkim centrum bez barier. My musimy sobie tworzyć wokół siebie takie przestrzenie życiowe, w których nie będziemy udowadniali sobie, że już jesteśmy starzy i kolejnych rzeczy absolutnie nie możemy. Że jeżeli będzie ta przestrzeń wokół nas zorganizowana tak, że będziemy sobie dawali radę, to ta świadomość starości, która jest zawsze przykra i zawsze smutna, będzie znacznie lżejsza do życia z nią. Pieniądze na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów pochodzą z budżetu miasta. Pozwę redaktora Kitla do sądu. Nie pozwolę, żeby oczerniał mnie, mówi Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, komentując reportaż autorstwa Bertolda Kitla, który został wyemitowany w minioną sobotę w telewizji TVN24. Według Bertolda Kitla radomscy politycy Prawa i Sprawiedliwości rzekomo wpływali na ustalanie przebiegu trasy S12 tak, aby przebiegała ona w pobliżu działek, których są właścicielami. Dariusz Wójcik był gościem porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Dami. Nie, czy pozwie pan do sądu za ten materiał? Oczywiście, dałem wczoraj już do analizy panu mecenasowi o takim samym nazwisku jak ja. Stwierdził, że w trybie wyborczym nie mam możliwości podać pana Kitla, także pozywam w trybie po prostu zwykłym, niewyborczym. Nie pozwolę sobie na to, żeby pan Kitel oczerniał mnie i robił ze mnie jakiegoś czarnego luda, bo on widział ten program. Muzyka w tle, film grozy. Oczywiście, tak. Sfilmowany w nocy, tak zrobione, przewodniczący Dariusz Wójcik, który rozmawia za drzewem przez telefon. Przecież to jest, szanowni państwo, to jest śmieszne, to po prostu każdy uczciwy dziennikarz, jeżeli to zobaczy, to wie, że to jest gruby mićmi szyte. Poseł Kukiz 15 i kandydat na prezydenta Radomia Robert Mordak apeluje do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, i Grzegorza Schetyny, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, żeby zbadali w swoich strukturach sprawę tzw. radomskiego układu korupcyjnego. Sprawa dotyczy ostatnich publikacji w mediach na temat tzw. układu radomskiego, do którego w zależności od środków przekazu mieliby rzekomo należeć lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości lub Platformy Obywatelskiej. Robert Mordak, poseł stowarzyszenia Kukiz 15, który ubiega się o fotel prezydenta miasta, domaga się, aby jego kontrkandydaci zajęli stanowisko w tej sprawie. Czy oni popierają ten układ lub się od niego odcinają? Jakie są ich poglądy?
na tą sytuację, która, tak jak donoszą media, trwała przez ostatnich 12 lat, czyli w czasie rządów PO-PiS-u w Radomiu. Mordak sięga jednak wyżej. Do szefów dwóch głównych partii w kraju apeluje o przejrzenie własnych szeregów. Do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i do pana Schetyny. Bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą i wyjaśnienie. Jeżeli jest taka konieczność, jeżeli są przesłanki do tego, choćby cień wątpliwości, czy cień potwierdzenia tego układu, to prosiłbym o rezygnację osób, które są zamieszane w ten układ, z kandydowania do Rady Miejskiej. Nie pada tu jednak lista nazwisk, a jedyną osobą, którą poseł wymienia, jest Igor M., były wiceprezydent miasta z Prawa i Sprawiedliwości. Ten człowiek, z tego co donoszą media, ma powiązania z całym tym układem. Przypomnijmy, chodzi między innymi o zmianę trasy S12, w związku z którą zostałoby zburzonych kilka domów w miejscowości Kowala pod Radomiem. Zarówno poseł Robert Mordak, jak i Marzena Wróbel, kandydatka Kukiz15 do Rady Miejskiej, apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o zajęcie się sprawą. Apel o to, aby bezwzględnie, w trybie natychmiastowym, wszystkie służby sprawdziły, w jaki sposób wyznaczana była trasa S12. My mamy prawo do tej wiedzy. O tak zwanym układzie radomskim pisała m.in. Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska czy TVN24. Od poniedziałku 1 października Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego wprowadziła e-usługi, czyli m.in. rejestrację pacjentów w infokioskach. 3 takie urządzenia stoją w korytarzu i poczekalni pogotowia przy ulicy Tochtermana. Każdy pacjent, który dziś w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej przyjdzie do radomskiej stacji, będzie musiał się zarejestrować w takim oto infokiosku. Wpisać PESEL, wydrukować bilet z odpowiednim numerem, a numer pojawi się na tym oto monitorze. Będzie oznaczał numer kolejki, w której będzie oczekiwał pacjent na przyjęcie. Infokioski dedykowane są do gabinetów zabiegowego, pediatrycznego i internistycznego. W założeniu e-usługi, które weszły w życie od poniedziałku 1 października, mają skrócić czas przyjęcia każdego pacjenta, który zgłosi się na pogotowie. System sprawdzi także, czy dana osoba jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, wyszuka historię pacjenta i jakie leki były mu przepisywane, znajdzie odpowiednie leki i wydrukuje receptę. Na ten projekt otrzymaliśmy dofinansowanie z programu unijnego. Jest to koszt w sumie ponad 6 milionów złotych. Dyrekcja Radomskiego Pogotowia zapewnia, że pielęgniarki będące na dyżurze będą służyć pomocą pacjentom w obsłudze infokiosków. Urządzenia zostały wdrożone w ramach projektu Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów. W informacjach telewizji Dami na koniec temat, który od minionego weekendu bulwersuje mieszkańców Radomia. Trwa remont Placu Jagiellońskiego, tymczasem nie brakuje kierowców z Radomia i powiatu, którzy wjeżdżają na nowo ułożoną kostkę i po prostu ją niszczą. To zdjęcie zrobiliśmy w niedzielę wieczorem na wciąż remontowanym Placu Jagiellońskim. Na świeżo ułożonej nowej kostce kilku kierowców zaparkowało swoje samochody, robiąc sobie parking przed teatrem. Za wszystko, co dzieje się na Placu Jagiellońskim, na ten moment nadal odpowiada kierownik budowy. Ja oczywiście nie akceptuję korzystania z tego placu jako przestrzeni parkingowej, dlatego w koncepcji wynegocjowanej, konsultowanej z mieszkańcami, zaprojektowanej, znajdują się słupki, ograniczające wjazd na ten teren. Te słupki nie zostały jeszcze zamontowane, dlatego też mieszkańcy z przyzwyczajenia z nich skorzystali. W sobotę aut było więcej. Na nowej nawierzchni placu zostawiły mnóstwo śladów opon. Nie brakuje także plam oleju. Szanowni Państwo, oczywiście Panie Redaktorze, deklaruję, że na etapie odbioru każda uszkodzona płyta albo plama oleju zostanie wykonawcy wskazana. Wykonawca będzie miał obowiązek ich naprawienia. To prawdopodobnie będzie wykonawcę również kosztowało kolejne kary, które będą wydłużały termin oddania tego placu do użytku. Odbiór wyremontowanego placu, jak mówi wiceprezydent Konrad Frysztak, miałby się odbyć w obecności mieszkańców Radomia. Kiedy już będę miał deklarację od wykonawcy, że ten teren jest gotowy do odbioru, to zaproszę wszystkich mieszkańców po to, abyśmy wspólnie dokonali oględzin i odbioru. Będziemy mogli wspólnie złożyć uwagi, najdrobniejsze szczegóły, wskazać wykonawcy do poprawki. Trudno zrozumieć osoby, które świadomie i bez jakiejkolwiek refleksji wjeżdżają na dopiero co ułożoną kostkę i ją niszczą. Brak szacunku dla pieniędzy Radomian, bo to z ich podatków inwestycja na placu jest realizowana, jest nie do zaakceptowania. Plac Jagielloński to nie parking samochodowy. Dariusz Osiej, informacje.
To wszystko w informacjach telewizji Dami, za chwilę sport i pogoda i jeszcze zaproszenie na program Punkt Widzenia. Tuż po prognozie pogody moim Państwa gościem będzie Dominik Hebda, kandydat na prezydenta Radomia Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.